Bardzo serdecznie dziękujemy za zachęcające brawa. Wszystkich Państwa, jak sądzę, sympatyków, przyjaciół, fanów, a może nawet fanatyków zespołu Newmarket Jazz Band witamy serdecznie. Szanowni Państwo, nazywam się Jerzy Kliś. Nie jestem nowotarzaninem, ale jestem też góralem, bo jestem z Żywca. Będę tutaj dzisiaj pełnił rolę kogoś, kto rozpocznie tę imprezę, ponieważ taką rolę koledzy mi pojawili. Jestem szalenie zaszczycony, że mogę przed Państwem występować w imieniu zespołu Newmarket Jazz Band. Mam do tego taki skromny tytuł, ponieważ praktycznie rzecz biorąc sekunduję temu zespołowi od jego powstania i miewałem czasem przyjemność, zaszczyt, honor bywać pianistą tego zespołu, także wybaczcie Państwo, że z trochę innym akcentem góralskim będę się starał parę zdań na temat zespołu powiedzieć. Proszę Państwa, może tak, żeby nie przedłużać jakichś wielkich przemów, poprosimy, żeby zespół Newmarket Jazz Band zagrał nam jeden utwór, po czym poprosimy o, czyli przedstawię odrobinę historii. Że ten utwór nosi tytuł Rosewood.
Państwo, no trzeba parę słów powiedzieć o historii, zwłaszcza, że jak się na nas spojrzy, to słowo historia nie jest nieuprawnione, ale to będzie miła historia. Proszę Państwa, od czego trzeba zacząć? No, myślę, że musimy zacząć od pewnej postaci, dzięki której, znaczy, czy z powodu której ten koncert się tu dzisiaj odbywa, ona sprawiła, że tak się stało. To był ten młody człowiek, rodem z Żywca, ale oczywiście także rodzinnie związany z Nowym Targiem. Ten młody człowiek nazywa się Macikowski. W Żywcu panom solidną edukację, taką podstawową edukację muzyczną. Musiał cierpieć lali goliniką po łapach, jak ćwiczył na pianie u znajomej z drugiej ulicy profesorki, lała po łapach, no ale jakieś to skutki przyniosło. Utalentowany na pewno już w średniej szkole grał w zespołach jazzowych, żywieckich zespołach jazzowych. To był The Dixieland Jazz Band w Żywcu i zespół Paradox. Grał, oczywiście imał się różnych instrumentów, bo swego czasu w swojej karierze był, oprócz tego, że był pianistą, był także puzonistą, czyli usiłował wyrwać tą rurę z okowów. Jest taki stary dowcip, nie będę go opowiadał, jak facet na koncercie zespołu Dixielandowego przygląda się facetowi, który gra na puzonie suwakowym i po koncercie podchodzi do niego i mówi tak: panie, ja jestem starym ślusarzem, nie mam mowy, żeby się tej rury nie dało wyrwać. Proszę Państwa, po czym chłopczyna poszła na studia, szkoda, że nie muzyczne, znaczy szkoda, czy nie szkoda. No. I zrobiono tam przez 4 lata na Akademii Medycznej w Krakowie, zrobiono z niego lekarza, neurologa. Ale grał. Pilnował tego, żeby nie zmarnować muzycznego talentu. Ja osobiście żałuję, że nie poszedł na Akademię Muzyczną, no ale na jakiś pożytek. Także Podhale, także Nowotarskie, z tego, że takiego wyboru dokonał przez kilkadziesiąt lat ma. W związku z tym nie ma co narzekać. Grał w zespołach studenckich, muszę Państwu powiedzieć także, doktor Zdzisław Toni Macikowski był w latach 60. i 70., końcem lat 60. i 70. jednym z bardziej cenionych polskich saksofonistów jazzowych. Nie było ich wtedy zbyt wielu, ale gdyby to Państwu z bliska zobrazować, to jest to przyjaciel i współuczestnik różnego rodzaju muzycznych zespołów z takimi postaciami jak na przykład Muniak, jak na przykład wybitny pianista Adam Makowicz i wielu innych. Jest z nimi zaprzyjaźniony, grał z nimi jako muzyk jazzowy i grał także na wakacjach studenckich, żeby dorobić do skromnej pensji studenta parę groszy. Proszę Państwa, żeby specjalnie nie przedłużać, bo takich wejść będziemy mieli parę. Myślę, że ten jubileusz nas uprawnia, dlatego żeśmy trochę tą historią pomęczyli. Powiem tylko tyle, że po studiach zaczął pracę w Branicach. To jest taki znany, bardzo znany ośrodek na Dolnym Śląsku. Jest tam ogromny szpital neurologiczny i nie tylko. Bardzo często trafiają tam także muzycy, którzy nie wytrzymują na przykład ciśnienia sławy, bo jest tam także szpital psychiatryczny. I tam nasz młody doktor praktykował, oczywiście grając jazz. Przepraszam bardzo, jak się doktorze nazywał ten jazzowy zespół w Branicach? Medicus 68. Proszę Państwa, była to znana wtedy medyczna jazzowa formacja. Nagrywano z nimi programy telewizyjne. Ja sam pamiętam, że widziałem kolegę w tamtych latach w telewizji, w jedynce, chyba nie było innego programu, był jeden. I rzecz była czarno-biała. Nie wiem, czy tu są jakieś migawki w tej telewizji, bo to, co Państwo z tyłu oglądacie, to bez specjalnego komentarza, to jest tylko tło do różnego rodzaju wydarzeń historycznych. Proszę Państwa, i tam była kontynuowana kariera muzyczna, po czym oczywiście wrócił tu, gdzie zawsze go ciągnęło, czyli gdzie? Do Nowego Targu. Do Nowego Targu. Górola zawsze ciągnie do gór, Górola zawsze ciągnie do swoich. Tego Górola przyciągnęło tu. Tu został i oczywiście oprócz działalności medycznej, oprócz społecznej służby lekarskiej, proszę Państwa, tu, w tym mieście zaczął się jazz. Jazz na poważnie, jazz, którego 35-lecie, proszę Państwa, obchodzimy dzisiaj, celebrujemy dzisiaj. To ważne, żeby powiedzieć, że to w Nowym Targu, proszę Państwa, ponieważ niewiele jest miast tej wielkości,
które są w stanie tak niszowy, tak, że tak się wyrażę, rzadki gatunek muzyki hołupić, są w stanie stworzyć taką atmosferę. W niewielu miastach jest taka atmosfera. Mówię o miastach tej wielkości, w której da się mieć muzyków, żeby grać jazz i ma się publiczność. I ma się także, powiedzmy sobie, władzę mieszkańców przychylnych dla tego rodzaju muzyki. To jest szalenie ważne. Tu się zaczęło te 35 lat temu. Myślę, że jest to okazja, żebyśmy się zaczęli cieszyć z tego. W związku z tym proponujemy następny utwór. Jasio, co to będzie? Hello, Dolly. Don't let go.
bardzo. Proszę Państwa, dwa zdania, więc te 35 lat temu coś się zaczęło, coś zaświstało. W związku z tym bym bardzo prosił, żeby jeden kolega, dwa, krótko, bardzo poproszę. Jeśli mówiłem, że coś zaświstało, to nie miałem na myśli Świstaka ani Świstu Wiatru, tylko Jacka Śwista, trębacza i jednego z założycieli. Bardzo się proszę, parę krótkich zdań o tych początkach powiedzieć. Dosłownie parę tylko słów. Ja wtedy pracowałem w poradni zdrowia psychicznego i z doktorem spotykaliśmy się w korytarzu. Doktor z doktorem? Jeszcze wtedy, ja nie, ale na Szaflarskiej, pamiętacie Państwo, na pierwszym piętrze była poradnia neurologiczna i poradnia zdrowia psychicznego, a wcześniej jeszcze tam była szkoła muzyczna, do której chodziłem i tam pierwsze lekcje pobierałem na instrumencie fortepian. I tą szkołę muzyczną tutaj w Nowym Targu ukończyłem. Z wynikiem pozytywnym. Ale jak widzicie, na trąbce jestem samoukiem i to jest za sprawą doktora Zdziska, później już mojego przyjaciela. Złapał mnie na korytarzu i mówi, chodź, słuchaj, pogramy. I no najpierw to było w ten sposób, że ja przychodziłem do Zdziska do domu, coś tam plugałem na fortepianie, a Zdzisiu grał na saksofonie. I tak we dwójkę najpierw, a później słuchaj, może masz kogoś znajomego i tak dalej. No i złożyliśmy pierwszy skład, do którego należał Wieśław Gąsior, nie wiem czy jest, nie ma. Na puzonie grał, na klarnecie grał Witold Śladowski, wiem, że jest i żyje w Chicago, ponieważ jest tutaj wśród nas też pianista, który z tamtych lat grywał z nami, Stasiu Kułakowski. Pokaż się, Stasiu. Powiedziałem, wraca do Chicago. No i tak żeśmy zaczęli. Pierwszy skład na perkusji grał Mirek Kudela, nie ma? Na trąbce grał i uczył mnie, pokazywał, jak się gra na trąbce Marek Kowalczuk. W zeszłym tygodniu był pogrzeb Marka, będzie Marka. Nie ma wśród nas. No i tak pierwszy skład. Na pianinie też gościnnie przyjeżdżał Jacek Dybek, kompozytor słynnej pieśni czy piosenki. To ty będziesz opowiadał. To ja nie wcinam się. I co? No i tyle. Tak to się zaczęło. Zaczęliśmy grać jazz, ćwiczyć w technikum weterynaryjnym, ponieważ ciocią Witka była pani profesor Bałajewiczowa, dyrektorką, która nam udostępniła tam salę na próby. I pianino oczywiście tam. No to... A, no i o trąbce, no to Zdzisiu mnie namówił, to już nie będziesz grał na tego, tylko jak już skład się poszerzył, był Marek na... Ja na trąbce, pianista też tam się pojawił, no to na trąbce, żebym ja zaczął ćwiczyć. No i tak pierwszą trąbkę kupiłem od Andrzeja Krauzowicza, który wszystkich uczy tutaj na gitarze klasycznej. Nie chciał mi tej trąbki sprzedać, bo Andrzej sobie wymyślił, że on mnie będzie uczył na gitarze klasycznej, że miał wirtuozem gitary. No ale niestety nie. Ubłagałem go, sprzedał mi tą pierwszą trąbkę, pokazał, narysował, jak trzeba przyciskać te tutaj wentylki, żeby wydobywać dźwięki. No i tak zacząłem się uczyć do dzisiaj sam, korzystając z podpowiedzi doświadczeń innych muzyków. To ja może tyle, żeby nie przedłużać, jak to Jurek powiedział. Ja miał być krótko, ale powiedział bardzo ważne rzeczy, tylko nie oddać głosu współzałożycielowi zespołu. Miłe rzeczy. Proszę Państwa, żeby nie było tylko samego gadania, troszeczkę muzyki. Następny utwór, Jasiu. So do I. Co w dowolnym przekładzie oznacza, i o ty tak zrobił. Dokładnie. Rudza Fuchs. Znane też jako Bellamy kiedyś. Thank you.
Your light just more than this, so do I. And your life to the kiss, so do I. So it has to be to say that you come back to me, that you stay, so do I, so do I. Także to miasto, w którym ten zespół działa, w którym się narodził i w którym, cieszy, a może denerwuje niektórych przez 35 lat. To miasto ma od wielu lat, to miasto od wielu lat popiera, znakomicie kultywuje wszelkiego rodzaju kulturę, także tą. Także tą kulturę nie taką bardzo ogólną dla niektórych. To jest piękne, to jest bardzo cenne. W związku z tym zespół jest niezwykle wdzięczny władzą tego miasta, gospodarzem tego terenu, domu kultury, w którym od lat ma szansę się rozwijać, korzystać z pomocy, z sal, z instrumentów. A to wszystko oczywiście zależy od władz, w związku z tym serdecznie jesteśmy zaszczyceni obecnością pana burmistrza Marka Frydrewicza i jeśli tylko wyrazi taką chęć, serdecznie zapraszamy go do wyrażenia
wyrażenia swojej sympatii dla zespołu. Zapraszamy i witamy serdecznie. Szanowni Państwo, pozwólcie, że zanim przejdę do życzeń, tych, jak to się mówi, oficjalnych, to jeszcze kilka nieosobistych dygresji, bo burmistrz wielu kadencji, a ja do takich należę, ma różne zalety, oczywiście wady też, ale wady później. Do tych zalet należy to, że wszystkich zna, dużo pamięta, opozycja czasami twierdzi, że za dużo, ale są właśnie wydarzenia w mieście i ludzie, którzy to miasto tworzą, którzy tworzą jego historię, ale i jego rzeczywistość. Zespół New Market Jazz Band wykracza poza pewne sztampowe pojęcia, standardy. Ja już tutaj się dziwię od samego początku, chociaż się trochę spóźniłem, przepraszam, ale miałem jeszcze inne terminy ważne, bo nie wiem, jak to jest z tym leciem. Na zaproszeniu ja się doczytałem 33-lecie. Tu mówią o te dwa lata są nieznane, więc proponuję, żeby później... Panie burmistrzu, specjalnie dołożył. Specjalnie, tak, ale no nie wiem, myślę, że w mieście mamy wielu historyków, którzy to wyjaśnią. Proszę Państwa, ja pewnie będzie trochę zaskoczenie, ale takie pewne historyjki sprzed kilkunastu lat. Tu chciałem powiedzieć, że zespół miał i ma wielu fanów. Zresztą do nich Państwo z pewnością należycie, bo to, że wymyślono, żeby koncert jubileuszowy odbyć 1 maja, to no, takie trochę mi się to podobało akurat, kiedy wszyscy, no, święto pracy, dawniej wiemy, z czym nam się to kojarzyło, dzisiaj wszyscy wypoczywają, a zespół na przekór wszystkim będzie grał i to, proszę Państwa, nie myślcie, że tak szybko stąd wyjdziemy. Ale o tych fanach. Proszę Państwa, do nich należy między innymi, to akurat osoba duchowna, bardzo zasłużona, nasz były metropolita, ksiądz kardynał Franciszek Macharski, który będąc na jednej z miejskich uroczystości imprez, już nie bardzo, kiedyś pewnie sobie przypomnę tego, nie pamiętam na czym to było, ale mówi, no, że w Nowym Targu taki zespół jest, a nie tylko same góralskie i pokiwał głową. Państwa, myślę, że to wyraz ogromnego uznania. No, ale tu pewnie Państwo będziecie trochę zaskoczeni, bo oglądając tutaj tę prezentację, był tam świętej pamięci dr Mroczka, równie zasłużony dla miasta, ale i dla zespołu, który zawsze, jak był przewodniczącym rady, to mnie tam gdzieś słuchał, ty pamiętaj o New Market Jazz Band. I stąd też pewnie stałem się, no, sympatykiem tego zespołu i bywam na, praktycznie na wszystkich, na których mogę być, koncertach. Ale wrócę jeszcze do księdza kardynała Franciszka, bo najmłodszy syn Mateusz, teraz 14-latek, jest również waszym wielkim fanem, a założyciel, pan doktor Zdzisław Macikowski, no, jest u niego rzeczywiście w wysokim poważaniu, a on ma dar do celnych określeń. Otóż powiem, kiedyś w szkole, to już było, no, ładnych parę lat temu, był w zerówce, określił w pewien sposób kardynała Franciszka. Otóż była to lekcja o ekologii. Pani pytała się, kto jest, no, mówię o ochronie środowiska i tak dalej, i tak dalej. Kto jest patronem ekologów? Ale dzieci nie bardzo wiedziały. Pani im podpowiedziała, święty Franciszek. Mateusz podnosi rączkę i mówi, a ja go znam. W klasie cisza, konsternacja. Pani się sama zdziwiła, dzieci. Proszę, Mateuszku, powiedz, o, jak to było. A był parę razy u nas w domu. No, wszyscy już myślą, chłopak ma jakieś wizje, nie? Mówi, no ten, no, Macharski, no, Franciszek, mówi. Proszę Państwa, i ten sam Mateusz, kiedy mieliśmy, no, parę razy takie kontakty, powiem, prywatne, nawet nie lekarskie, z doktorem Tonim, no, nadał mu określenie doktor ekspert. Proszę Państwa, w naszej rodzinie od tego czasu, to już kilkanaście lat, jest doktor ekspert. Proszę Państwa, widzę, że nie tylko w swojej branży neurologicznej, medycynie, ale również i w muzyce, i w jazzie. Mnie się to określenie bardzo podobało, bo jest to na pewno trafne, a dzieci, szczególnie takie kilkuletnie, mają świeże spojrzenie, patrzą na człowieka trochę inaczej niż dorośli, którzy patrzą przez pewne konwenanse, a on określił doktor ekspert. Wprawdzie do dziś jeszcze tego nie wyjawił, co miał do końca na myśli, ale doktor ekspert, także to mój Mateusz. Proszę Państwa, jeszcze jeden fan, bo
tu to absolutna niespodzianka. Proszę Państwa, zespołowi, kiedy byliśmy we Francji podczas oficjalnej wizyty, właśnie był dr Mroczka jako przewodniczący rady, zespół jeszcze w międzynarodowym składzie, bo był Serge Signavin. Zespół słuchał, gratulował mu premier Francji, Manuel Valls. Państwo tak widzę trochę, mało widzę przez te reflektory, ale pewna jest konsternacja. Tak, proszę Państwa, trzeba te zdjęcia klatka po klatce przepatrzyć. Był obecny od kilku tygodni premier Francji, Manuel Valls, był obecny jako mer naszego miasta zaprzyjaźnionego Evry. To jest 100-tysięczne miasto pod Paryżem. I tam pamiętam, że przy którejś z tych butelek wina doktor Mroczka mówił, no na pewno jak przyszedł, to daleko zajdzie. No i proszę Państwa, widzicie, daleko zaszedł od kilku tygodni mer Francji. Musimy, panowie, głębiej sięgnąć do tych naszych z fotografiami, zbiorów i tam jest premier Francji obecny. Zresztą przyjeżdża teraz delegacja, będzie w Rynku, tym razem chór. Myślę, że spróbujemy również te kontakty nasze muzyczne, jazzowe, New Market Jazz Band podtrzymać. Także proszę Państwa, to tyle co do tych fanów zespołu, to tylko kilku tak wybranych, powiedzmy ad hoc. Można by jeszcze wiele opowiadać, różnych historyjek. Ja z tej Francji pamiętam tyle, że tam na tych koncertach, bo one były przeważnie połączone z kolacją, to kończyły się śniadaniem. A na drugi dzień znowu. I to na pewno było wyczerpujące dla tournée, no ale zespół zniósł to oczywiście rewelacyjnie. No i pokazaliśmy również Francuzom, że jazz to nie tylko Nowy Orlean i jeszcze Francja, ale również i Polska i Nowy Targ. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać, bo przyszliśmy tutaj słuchać muzyki, a nie tych, co długo gadają. Ale proszę Państwa, od niedawna całkiem, może od niespełna ponad pół roku, jest w mieście nowe specjalne wyróżnienie, ponieważ radni nie mogą się dogadać co do kapituły, składu, komu nadać, kogo wykreślić, kogo przyjąć, kogo zawiesić. Proszę Państwa, postanowiłem, aby burmistrz miał to prawo suwerenne, jest to na szczęście w polskich ustawach możliwe, wręczania swoich wyróżnień burmistrza. Nazwałem to honorowy ambasador miasta Nowy Targ. Myślę, że dzisiaj, tak jak tutaj jesteśmy, nie potrzeba tego tłumaczyć, dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tę waszą działalność, za tę waszą muzykę, która chyba powoduje to, że po waszym koncercie no, trudno przyjść w nastroju, jeśli się miało niezbyt nastrój przed koncertem, to po koncercie na pewno wychodzi się całkiem w innym nastroju. No, gratuluję tej waszej pasji. Zespół składa się z samych indywidualności, o wszystkich tutaj można by wiele powiedzieć, bo przecież są i tutaj, tak jak mówiliśmy, najlepsi muzycy wśród lekarzy, najlepsi lekarze wśród muzyków. Jest były samorządowiec, mój kolega dr Jacek, są zawodowi muzycy i tak dalej, i tak dalej. Ale wszyscy robią jedno, uprawiają tę muzykę z wielką pasją ku naszej radości, ale i ku świetnej promocji miasta. Dlatego za to wszystko bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję. No i życzę, oby tak dalej. Taki jeszcze jeden pomysł, żebyśmy może trochę zaczęli tę muzykę w plenerze. Park mamy po rewitalizacji. Jest nawet ochrona przed deszczem w altanie, więc tutaj też pewnie kiedyś obgadamy, żeby w czasie wakacji kilka sobotnich czy niedzielnych popołudni można było posłuchać waszej muzyki. Dlatego serdecznie dziękuję, gratuluję. Proszę przyjąć tę statuetkę ze świętą Katarzyną. Niech was ona wspiera w dalszej działalności. Bardzo proszę, panie doktorze. Panie doktorze ekspercie. I to jeszcze załącznik nie tłukący się na po koncercie. Serdecznie dziękujemy panu burmistrzowi. To przeurocze i naprawdę satysfakcjonujące dla zespołu, że zespół jest doceniany za to, co robi, za to, że tyle lat trwa.
Przyznam się szczerze, że te dwa lata do tego jubileuszu tej magicznej 33 dodałem. Trochę bezwiednie, ale to pewnie dlatego, żeby jeszcze dodać splendoru, czemu splendoru specjalnie więcej dodawać nie trzeba. Pan Luisz wspomniał tutaj jedną rzecz, którą też chcę chwileczkę powiedzieć. Otóż zespół ma nie tylko sukcesy krajowe, a ma sukcesy krajowe. Proszę Państwa, to jest laureat najpoważniejszego festiwalu jazzu tradycyjnego, tego jazzu happy, jazzu wesołego, którego Państwo teraz słuchacie. To jest laureat Złotej Tarki. Także, proszę Państwa, jest za co składać gratulacje. I nowy tak może być, proszę Państwa, dumny. Sama nazwa, panie burmistrzu i proszę Państwa, New Market Jazz Band nie oznacza nic innego jak Jazz Band Nowego Targu. To się po amerykańsku nazywa New Market, ponieważ wszystko co jazzowe musi się nazywać po amerykańsku. I proszę Państwa, też nic dziwnego. Związki Podhala i Nowego Targu z Ameryką są niewątpliwe i znane. Proszę Państwa, żeby nie zanudzać, następny utwór. Bardzo prosimy, Jasiu, co to będzie? To będzie Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Utwór skomponowany przez Louisa Altera w 1946 roku, ale rozpowszechniony przez Louisa Armstronga. Myślę, że Państwo go rozpoznają.
sugar plane, where mockingbirds used to sing. And I'd like to sing the lazy Mississippi, Mississippi. I teraz coś żywszego, Jasieńku, co żywszego tak, będzie? Tak, z pewnością jest to żywy kawałek, a nazywa się Royal Garden Blues. Thank you.
miło i było bardzo, bardzo miło, proszę Państwa, wesoło. Pięknie dziękujemy za miłe brawa. Proszę Państwa, damy teraz tradycyjnym muzykom odrobinę przerwy. Zostawimy sobie sekcję. Niech idą. Ponieważ, proszę Państwa, w historii zespołu także bywały okresy współpracy różnych muzyków, już tu o nich wspominaliśmy. Chcieliśmy wspomnieć wybitnego muzyka, muzyka krakowskiego, także nowotarskiego, Jacka Dybka. Państwo wszyscy wiedzą, wspomniał tu już kolega Jacek Świst, że to był kompozytor wielu przebojów. Ten jeden Państwo na pewno znacie doskonale, Konik na biegunach. I tak się złożyło, proszę Państwa, że ten wybitny artysta był także uczestnikiem tego zespołu, proszę Państwa, i robił to chętnie i brał także udział w turnie zagranicznym zespołu, ponieważ ten zespół miewał także turnie zagraniczne bliższe i dalsze. Te najdalsze to były właśnie w zaprzyjaźnionym mieście Évry. To taka jest, właściwie to Paryż, to Évry jest sypialnią Paryża. Przepiękne miasto, przepiękne, z którym Nowy Targ jest zaprzyjaźniony od lat. Ma partnerskie stosunki od bardzo wielu lat. Tam ja także miałem, proszę Państwa, zaszczyt być nowotarżaninem w Évry. I między innymi tam był Jacek Dybek. Chciałem nawiązać do tego, że wiele różnego rodzaju postaci, świetnych muzyków przewinęło się przez ten zespół i zespół miał także okresy współpracy i grania muzyki, nie tylko takiej muzyki wesołej, jazzowej, takiej happy jazzowej, noworańskiej czy chicagowskiej, ale także grywał muzykę swingową. I teraz chcieliśmy zaprosić do Państwa do wysłuchania skromniejszego składu przy użyciu sekcji rytmicznej Newmarket Jazz Bandu i zaprosić wieloletnią współpracowniczkę w takich i różnych innych sytuacjach, wspaniałą wokalistkę Krystynę Krasińską. Państwo znacie, to świetna, wybitna, znana w Polsce wokalistka jazzowa, która jest od paru lat na stałe mieszka w Nowym Targu. Witam serdecznie Państwa. Coś to miasto musi w sobie mieć, że ściąga do siebie świetne dziewczyny, wybitne wokalistki. W związku z tym proszę resztę sekcji, żebyśmy byli w stanie, zwłaszcza naszego pana Mieczysława Świstonia, perkusistę wybitnego, żeby nam potowarzyszył, żebyśmy mogli Państwu zaprezentować dwa utwory z repertuaru naszej przyjaciółki, wspaniałej wokalistki, pani Krystyny Krasińskiej. Czekamy na pana Miecia. Mieciu, gdzie jesteś? Bo jak nie, to ja zacznę grać na bębna. Idzie. Nie pytamy się, po co byś tam był na tym zafresiu. No ale dobra, no to już założę. Zaczniemy, proszę Państwa, od znanego, standardowego tematu Fly Me to the Moon. Zagrajmy go w formie latynoamerykańskiego rytmu bossa nowy. Thank you.
of spring is like a new Jupiter Mars. In outer worlds, go ahead. In outer worlds, baby, kiss me. Feel my heart beat up and let me sing among the stars. You are all I love, all I worship and enjoy. In outer worlds, only two. In outer worlds, in outer worlds, in outer worlds, I love you. Dziękujemy za wami. Za chwilę będziemy mieli jeszcze raz przed sobą. A teraz w skład swingowy zagra utwór pod tytułem Another You. Raz jeszcze brawa dla Krysi. Thank you.
jeszcze prosimy naszą znakomitą gwiazdę gościa, Krystynę Krasińską. I tym razem Krysia dla Machy. Don't get around much anymore. Kompozycji Ellingtona Duke'a. Co po góralsku znaczy najpewniej uważaj. Wiesz. Rozumiesz, jest uważaj. Mr. Saturday then. Hand it down on the floor. Didn't let it without you. Don't need it now much anymore. Oh, I'm visiting the clouds. Cut this far as it does. They can ask me about you. Don't need it now much anymore. Tell me, I guess, my mind's more and more. I'll be different without you. Będzie kolejna atrakcja, proszę Państwa.
zaśwista podwójnie. Ponieważ doktora śwista, pojawi się magister śwista. I będą razem świstać, oj, to będzie świstanie. Proszę Państwa, witamy Jacka Śwista, jednego z pianistów zespołu New Market Jazz Band. Nie Jacka, przepraszam, Łukasz, pokaż się. Dobry wieczór. Zgodność do starszych panów. Ja jeszcze chciałem, jeśli mogę. Mamy oczywiście wśród Państwa naszych stałych, wiernych fanów. Jeden z tych fanów ufundował nagrodę, wspaniałą rzecz. Potrzebuję do tego akurat wydarzenia Stasia Krzaka, nie wiem, czy jest na sali. Bardzo Cię proszę, ponieważ on jest tak skromny, że no nie chciał jej wręczyć osobiście. Natomiast jest to, widziałem to, już muszę się przyznać, wspaniała rzeźba wykonana przez nowotarskiego, wspaniałego rzeźbiarza Jacka Giełczyńskiego specjalnie dla naszego zespołu. I tą rzeźbę chciał wręczyć naszemu liderowi. Przyznacie Państwo, że bardzo wspaniałe. Wracamy do muzyki. Bourbon Street Parade. Jest to utwór, który wykonywany jest często w Nowym Orleanie, a na pewno raz w roku, szczególnie podczas wydarzenia, które się nazywa Mardi Gras. Ja na pewno źle to wymawiam, bo to jest z francuskiego, ale chodzi o wielkie parady na ulicy, która się nazywa Bourbon Street. I no, oczywiście ludzie się bawią, śpiewają razem z zespołami, które tam wędrują. Także serdecznie Państwa zachęcamy również do śpiewania. Łukasz pomoże. Tak, będziemy razem śpiewać. Okej, zaczynamy. Bye.
niezwykle było w radzie. Co to będzie, Jasiu? Dzisiaj, jeszcze zanim powiem, bo wiesz, mówiłeś, że bije od nas dzisiaj jakiś nieziemski blask. Tak, tak. Już byłem, wiesz, no, bliski omdlenia, nie? Że to tak nam świetnie idzie. Ale ten blask to bije z naszych marynarek. Nie wiem, czy Państwo zauważyli. No nie, piękne marynarki, bo Jasiu, ja nie miał na... Ja nie dzisiaj. Ja to, co od ciebie, to, co od was bije, to ja nie myślę o blasku. To mi wonią. W każdym razie specjalnie na to święto sobie przyszliśmy. Pomogła nam pani Basia i dziękuję jej z tej sceny. No natomiast uczuł, który zagramy. When you are smiling, coś ci to mówi? I am always smiling. That's right. Just keep it, do it. Thank you.
When it was time, when it was time, the heart was mine to do. When you're laughing, when you're laughing, the sun comes shining through. But when you're crying, you're not right. Don't stop the crying, be happy again. You don't smile. Proszę Państwa, myślę, że nie męczymy Państwa zbytnio. Powolutku zbliżamy się do nieuchronnego finału. W związku z tym chcieliśmy także w jakiś sposób oddać hołd tym, którzy się przewinęli przez ten zespół. To długa historia, a których już nie ma. Jest parę takich postaci, których było muzykami w tym zespole, a których już nie ma. Ja myślę, że tutaj koledzy wymienił. Ja wymienię tylko Jacka Dywka, który 2 lata temu niestety pożegnał się z nami. Pożegnał się jeden z perkusistów, Władziu Łukaszek. Czy jeszcze mamy kogoś takiego? Marek Kowalczyk. No, jest parę osób, które gdzieś tam z góry na nas patrzą, z tego jazzowego nieba. I w związku z tym, ponieważ byli z nami i grali jazz, to chcieliśmy im coś takiego właśnie w takim sentymentalnym nastroju zagrać i będzie to St. James Infirmary. To co zwykle.
Najszczęśliwsza wersja dziś prawdziwy cyganie nie żyją. Może jak słyszę naszego wczynka, to są prawdziwi cyganie, jeszcze umieją grać. Leslie! Jeszcze nie wiem. Proszę Państwa, po takim refleksyjnym momencie zagramy coś wesołego, tak żeby zapachniało tym naszym, że tak się wyrażę, wesołym, chicagowsko-nowoorleańskim jazzem. Obląkanie na początku to było po chińsku. Rzecz się zwłaszcza i na woli. A Jasiu pięknie plumka na banjo. Brawa! Yeah.
To jeszcze nie jest koniec. To wszystko zależy od Państwa, od naszej publiczności, od mieszkańców tego znakomitego miasta, od wszystkich gości, sympatyków, przyjaciół zespołu. Takim tradycyjnym chicagowsko-nowoorleańskim zwyczajem jest zagranie dla wszystkich tych, którzy są obecni, którzy są nieobecni. Czegoś, co się nazywa i co Państwo też znacie. When the saints go marching in. Gdy wszyscy święci idą, tam, gdzie się to należy. Kilka dni temu jeden ważny nasz rodak został zaliczony do grona tych, o których dzisiaj mówi ten utwór. Zapraszamy wszystkich muzyków, którzy byli obecni. Zapraszamy Łukasza, zapraszamy Krysię. Ściskamy serdecznie, zapraszamy Stasia. Pierwszy numer jest Stasio. Zapraszamy wszystkich, dokładnie wszystkich. Będziemy się wymieniać przy fortepianie, ważne tym. Zapraszamy wszystkich tych naszych przyjaciół, którzy z nami grali, którzy są na scenie. W każdym razie serdecznie pozdrawiam, jak chcą przyjść chociaż tutaj jakiegoś bałaganu dźwiękowego narobić własnym głosem, czy fortepianem, czy innym instrumentem. Z serdecznymi podziękowaniami dla Państwa, dla władz miasta, dla Domu Kultury, od szefa Toniego Macikowskiego, od członków zespołu. Proszę Państwa, to się robi tak, z reguły w orkiestrach się przedstawia w trakcie grania, ale będzie pewnie dużo, głośno, będzie radośnie. W związku z tym ja sobie pozwolę przedstawić muzyków teraz. Doktora Toniego Macikowskiego, saksofonistę, szefa zespołu Państwa. Doktora Jacka Śwista, rębacza, naszego Luisa, którego znacie. Roberta Aleksego, naszego Jasia Bobaka, znacie Andrzeja Wuca, naszego basistę, Micia Świstonia, perkusistę na bajpasa. Chyba bajpas od panienek tu założył. Wreszcie. Profesora Wieśka Winiarza, naszego Łukasza Śwista. Staszek Hammond-Kułakowski, był taki okres, że się fascynowaliśmy jego instrumentami, Hammondami. Brawo Stasiu. Wiem, że na sali na pewno jest nasz Maciuś Menfeld. Nie wiem, czy Polakiewicz jest nasz kochany. Kto tu jeszcze, Jacuś? Kto tu jeszcze jest? Adam Wujak. Serdecznie pozdrawiamy Andrzeja Brodę. Nie wiemy, czy jest. Czy jakieś tam kraje wakacyjne mu pozwoliły, żeby tu z nami być. Serdecznie wszystkim dziękuję, serdecznie wszystkich pozdrawiamy. I proszę Państwa, rozpocznę razem z naszą gwiazdą, z Krysią Krasińską. Zaśpiewamy, a z jakiej tonacji my to w ogóle będziemy grać? Z F. Krysiu, ja zacznę, ty dokończysz po mnie. Oto Jurek Kliś. Zabrać. When it seems
go marching in. When the singers go marching in, I wanna be, I wanna be in the jumbo. When the singers, when the singers, when the singers go marching in. Thank you.
serdecznie dziękujemy. Bliskie ukłony podziękowania za obecność, za to, że byliście Państwo uprzejmi, uświetlić, zrobić nam przyjemność, uświetlić, uświetlić nasz jubileusz. Jesteśmy serdecznie wdzięczni. Pięknie dziękujemy. Czas dla reporterów. Bardzo serdecznie dziękujemy. Myślę, że jak naprawdę jak jakiś blizn. Ja nie wiem, czy jeszcze co umiemy zagrać, nie? Tak było wyliczone do tej pory. Ja jak powiedzieli blizn, wróca głów. Będzie główkowanie. Z najwyższą przyjemnością zagramy dla Was Pisa. Rzecz się nazywa Route 66. To jest taka droga w Ameryce, to wszyscy wiedzą, co tam mają, jaką rodzinę. To tak jak z Okopianka, nie? Nie dostał korku. I oczywiście nasze Route 66 śpiewa z nami nasza znakomita Krysia Krasińska i New Market Jazz Band i towarzyszy w pełnym składzie. Na tych, co nie wiedzą, jesteśmy we wtórze. Thank you.
siano. Super Sound Machine.